Szczęść Boże. Moi drodzy, dzisiaj krótko chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak czytać Pismo Święte. Bo ostatnio mówiłem o tym, że osoba, która nie ma należytego przygotowania, nie powinna nauczać innych i wyjaśniać, jak rozumieć Pismo Święte. To jednak nie przeczy temu, aby samodzielnie czytać. Trzeba jednak zachować pewien porządek i wszystko będzie dobrze, bo dzisiaj jest dosyć takie powszechne, że są osoby, które na przykład biorą Pismo Święte i czytają krótki fragment i zastanawiają się, co to słowo może mi powiedzieć. Moi drodzy, taki sposób czytania Pisma Świętego to jest źródło herezji, bo w ten sposób słowo może ci powiedzieć niemalże wszystko. Niemalże wszystko. I dlatego też trzeba bardzo uważać, że nie tędy droga. Przeczytaj fragment Pisma Świętego i teraz uwaga. Chwilę cierpliwości, bo muszę to wyjaśnić. Każda interpretacja Pisma Świętego pyta o sens. I mamy takie dwa podstawowe sensy w Piśmie Świętym. Pierwszy to jest sens literalny, nazywany też wyrazowy, dosłowny, czyli autor natchniony, używając słów, chciał coś po prostu przekazać. Miał jakąś ideę, miał jakąś myśl. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, dlatego że to nie jest wcale takie oczywiste, co on chciał powiedzieć. Dlatego że my mówiąc czy pisząc, używamy różnych form literackich, różnych idiomów i nie zawsze to jest takie oczywiste, co ten autor pisząc, używając tych słów, co on tak naprawdę chciał powiedzieć. Pozwólcie, że podam wam taki prosty przykład, że ty możesz też napisać list, że to był chłop jak dąb. I ktoś za 2000 lat przeczyta twój list i powie, spójrzcie, 2000 lat temu ludzie byli wielkości drzew. I jako dowód na to będzie wskazywał na twój list i będzie mówił, tak jest napisane. Tak jest napisane. I oczywiście, może jeszcze tam będzie napisane, że bieg szybko jak strzała, no to już w ogóle. Chodzi o to, że ktoś może nie znać pewnych form literackich, pewnych idiomów i może po prostu zwyczajnie błędnie interpretować. Ludzie kiedyś inaczej wyrażali myśli, poza tym to jest zupełnie mentalnie inny region. Bliski Wschód jest nam dosyć odległy. I stąd też ciągle pamiętajmy, że trzeba bardzo na to uważać, aby się nie ograniczać tylko do tego, co jest napisane. Trzeba nam poznać, co ten autor biblijny chciał w tym fragmencie powiedzieć. I ktoś może powiedzieć, a jak ja mam to wiedzieć? Jak ja mam to wiedzieć? Ja to rozumiem, że ludzie pracujący nie mają czasu teraz, żeby studiować jakieś komentarze i tak dalej. I dlatego przychodzi nam z wielką pomocą, moi drodzy, to Pismo Święte. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo dobre wydanie. To jest wydanie w edycji Świętego Pawła. Jest to tłumaczenie dokonane przez polskich biblistów. I tutaj u dołu są zrobione również małe komentarze, które wyjaśniają właśnie ten sens wyrazowy. Wyjaśniają, co ten autor chciał nam w tym fragmencie przekazać. Ja wam tylko przeczytam jeden fragment, żeby wyjaśnić wam, na czym rzecz polega. Mamy na przykład w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, mamy przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Wszyscy znacie to, myślę, ale przeczytam dla pewności. Mówił też do uczniów. Był pewien bogaty człowiek. Miał on zarządcę, którego oskarżono, że trwoni jego majątek. Wezwał go więc i oświadczył mu. Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy pomyślał sobie zarządca, co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu. Przywołał dłużników swego pana, każdego z osobna i zapytał pierwszego. Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział 100 beczek oliwy. Wtedy powiedział mu, weź swoje zobowiązanie, usiądź i napisz szybko 50. Potem zapytał drugiego, a ty ile jesteś winien?
Ten odpowiedział 100 miar zboża. Polecił mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek, bo synowie tego świata są pośród podobnych sobie bardziej rozsądni niż synowie światłości. No i ktoś mógłby tutaj pomyśleć sobie, że mamy tutaj taki fragment, gdzie no, Pismo Święte sugeruje, że no, nie trzeba zawsze być uczciwym, że trzeba czasami umieć zakombinować. Może ktoś tak, do takiego wniosku błędnie dojść. Tymczasem, co czytamy właśnie w tym komentarzu, to jest kilka zdań dosłownie. Opowiedziana przez Jezusa przypowieść w żadnym wypadku nie może być traktowana jak pochwała nieuczciwości lub krętactwa. Główne przesłanie przypowieści tkwi w tym, aby chrześcijanie żyjący w strukturach tego świata z taką zapobiegliwością i sprytem umieli zadbać o swoje życie wieczne, jak zadbał o swoją ziemską przyszłość nieuczciwy zarządca. I tych kilka słów jakby wstawia cię na właściwe tory. Ty już wiesz, o czym mówi to słowo i na bazie tego ty możesz oczywiście również dojść do innych wniosków, idąc tym samym torem, bo Duch Święty rzeczywiście będzie działał w tobie, jeżeli ty wykonasz po ludzku tą pracę, którą masz wykonać jako człowiek. Bóg nie będzie pochwalał leniuchów, którzy nic nie chcą robić, żeby tylko wszystko za niego zrobić. To w ogóle po co się uczyć w tym świecie? Pan Bóg chce w nas działać, ale łaska, mówimy, też buduje na naturze. To znaczy się, chcę powiedzieć tylko, że Pan Bóg oczekuje również od nas, abyśmy to, co po ludzku jest do wykonania, wykonali. Że te poznanie intelektualne, ono jest ważne. I masz to wykonać na miarę swoich oczywiście możliwości. I dlatego tutaj w tym sensie właśnie to, ten komentarz Pisma Świętego bardzo nam pomaga, że osoby niewykształcone biblijnie, powiedzmy sobie, czytając Pismo Święte, niech przeczytaj sobie mały fragment Pisma Świętego. Przeczytaj sobie również ten komentarz i zastanów się wtedy, jak to się to odnosi do twojego życia. Czy ty rzeczywiście zabiegasz o twoje życie, na przykład o twoje zbawienie, czy używasz tych darów intelektualnych, które Pan Bóg tobie dał do tego, żeby osiągnąć zbawienie. Chodzi o to, żeby to miało zawsze wymiar też praktyczny, prawda? I stąd w ten sposób, bo mówimy też, że Pismo Święte ma również sens ten pełniejszy, duchowy. Autor biblijny nie zawsze był świadom głębi tekstu, który napisał. Taki wam podam tylko jeden przykład. Chociażby na przykład Pascha. Pascha, o której czytamy w Księdze Wyjścia, gdzie Izraelici opuszczając, prawda, już Egipt, była ta ostatnia plaga związana z aniołem śmierci, który miał przejść i pozabijać wszystkich pierworodnych. Izraelici mieli zabić baranka, żeby pomazać tą krwią odrzwia, właśnie w tym celu, żeby anioł śmierci, który przechodzi, nie dotknął śmiercią żadnego z pierworodnych w ich domach. I to jest tylko obraz. Obraz Chrystusa, bo wiemy, że tym barankiem będzie Chrystus. To Jego krew będzie chroniła nas od śmierci wiecznej. Więc oczywiście ten autor biblijny, kiedy pisał ten tekst, on nie był świadomy głębi tego tekstu. To jest tak zwany sens pełniejszy, czy pełny, różnie nazywany. On jeszcze tam, niektórzy bibliści jeszcze dzielą na pozostałe, na inne, powiedzmy sobie, części, ale chodzi mi o to przesłanie, że ty, czytając Pismo Święte, nie próbuj tego słowa jakby interpretować na bazie, a mi się wydaje, że to powinno być tak i tak i tak. Nie, dlaczego? Ponieważ mamy też w drugim liście świętego Piotra napisane, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Ponieważ Kościołowi właśnie zostało dane to zadanie, aby stać na straży interpretacji Pisma Świętego i bibliści, którzy interpretują Słowo Boże, mają wielką troskę również o to, aby ta interpretacja nie była w oderwaniu od tak zwanej tradycji. I teraz uwaga, nie chodzi mi o tradycję, o której mówi Jezus, czyli o obyczajach, które się, powiedzmy sobie, lekceważyły przykazania Boże, albo je nawet usuwały. Mam na myśli tradycję, świętą tradycję przez duże T, czyli dziedzictwo pierwszych chrześcijan. Jak oni rozumieli to słowo, jak oni je wyrażali na liturgii i w życiu moralnym na co dzień. Odrywając się od tego, odrywamy się od korzeni.
I stąd tak bardzo ważne jest to, aby robić to w duchu właśnie tej tradycji. Teraz jeszcze jedna taka uwaga odnośnie do tych, którzy mówią, że Duch Święty mi wszystko wyjaśni. Przypomnij sobie chociażby rozdział 8 z Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa o Filipie, tak? Gdzie Duch Boży posyła tego Filipa do urzędnika etiopskiego i zadaje mu to pytanie wtedy, czy rozumiesz, co czytasz? Bo on tam czytał fragment z Księgi Izajasza. I co mu odpowiada? Jak mogę zrozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśni? Rozumiesz? Dlaczego Duch Święty wtedy nie, bezpośrednio nie wyjaśni temu urzędnikowi etiopskiemu, tylko posyła Filipa? Czy nie mógł bezpośrednio jakoś tak zadziałać? Nie wystarcza sama znajomość tekstu biblijnego. Jest potrzebne, aby to było wyjaśnione. Pan Bóg ustanowił pewien porządek w tym świecie. Nie chciałem go burzyć. Nie chciałem wprowadzać chaosu, bo dzisiaj mamy takich wiele samozwańczych. Nie mówię, że wszyscy są złej woli. Nie chcę tego powiedzieć, bo wiem, że wielu ludzi czyta Pismo Święte i nawet jeśli popełnia błędy, to często nie z ich winy, bo po prostu czasami nie wiedzą, jak czytać. I dlatego jest tak ważne, żeby też dać się poprawić. Nie opieraj się ciągle tylko przy swoim. Pozwól się też poprawić, że jeżeli czytałeś teraz błędnie, staraj się właśnie czytać z tymi komentarzami. Dlatego też zachęcam Was gorąco do czytania, ale właśnie w takim porządku. Nie? Szczęść Boże.